Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Niepoważnego Grania. I dzisiaj znów będziemy się przyglądać bootlegom spoza tematyki Marianowej. Gra nazywa się Aladdin 3. Tak, Aladdin 3, który nie ma absolutnie nic wspólnego z poprzednimi Aladdinami. Najmniejsza. I żeby było śmieszniej, ja tę grę znam. Znam ją z Kazdriża. I oglądałem o tym materiał. Oglądałem materiał o jakimś multikarcie, na którym było dużo gier. Różnych dziwnych, nielicencjonowanych, w tym właśnie ta. Ale ja się z nią spotkałem na kartridżu kuzyna i to było w sumie tak, że to była jedyna gra na tym kartridżu. Więc ogólnie możecie tego nie wiedzieć, ale jest to strzelanka. Jest to strzelanka. O. I jesteśmy Aladynem i niszczymy różne rzeczy, które tutaj latają. I o ile jeszcze pszczoły i ptaki są zrozumiałe... chwila. Czy wy to widzicie? Widzicie, jak ogromne są te wielbłądy w tle? One wyglądają tak, jakby co najmniej były w wielkości piramidy. Ale nic. To dawne czasy. Może takie zmutowane tam łaziły. Okej. Okay. Pszczoły, ptaki, okej, okay, rozumiem. Ale co tutaj zrobi pieprzony Superman? A, to mnie dotknęło? Musiało mnie dotknąć. No nie! Dobra, to będzie ciekawa gra. Jeszcze raz w to zagramy, bo trochę się... w sumie najdalej w tej grze doszedłem, ja wiem, do trzeciego świata chyba. W ogóle tego wam tutaj nie pokażę, bo musicie sobie na innym filmie to zobaczyć, ale ogólnie śmieszne jest to, że ostatnia runda dzieje się w kosmosie. Tak, latamy Aladynem w kosmosie. Można. Co tutaj robi Superman? O co z nim biega? Co tutaj robi ninja na rakiecie? Jesus Christ! Czy wy to pamiętacie z opowieści o Aladynie? Nie, ja sobie tak średnio to przypominam, ale... Pewnie tak było, skoro tutaj tak jest. Ninja na rakietach tutaj w tych rejonach są czymś powszechnym. Okej, okay, nie będę się też trzymać tak bardzo tej prawej strony, bo od tyłu chyba też przeciwnicy mogą wyjść! Okej. Okay. Całkiem dobrze pamiętam pierwszą rundę i wiem, że... tutaj bossem była czarownica. Następnym bossem był taki jakby dziwaczny... Taka jakby... O, jak macie wtedy krydę z tego, z Super Mario Bros. 2, to było coś podobnego, tylko w takim dzbanie latającym. I tu można sobie ulepszać też strzelanie. Ale jakoś mi to nie wyszło. Ogólnie powiem wam tak, nie mogę powiedzieć o tej grze, że jest taka zupełnie do dupy. Daje jakąś tam frajdę, widać, że autorzy w jakiś tam sposób się postarali. No i... nie powiem, żebym... w dzieciństwie nie uznawałem jej za tak złą grę, no bo też nie miałem zbytnio wyboru. Okej, okay, nie wiem, na jakiej zasadzie działa to serce. Ile razy mogło mnie uderzyć. Ale ta muzyka bitewna naprawdę składa się z najznamienitszych melodii, jakie tylko można było złożyć. Giń! Zła czarownico! Nie nosisz burki, nie mogę. To tak nie powinno być. Dobrze, że mam to przyspieszone strzelanie, bo trochę by to potrwało, nie? Okej. Okay. Zniszczona. A grafika mi tu mocno przypomina. Zwłaszcza tej czarownicy, mocno mi przypominała Supermana na NES-a. Czyli nasz pierwszy odcinek tej serii. Patrzcie, tu jakieś zebranie dużych wielbłądów. Boże!
Pamiętam, że tu jeszcze są nietoperze. Ale czy ja do nich dotrę, to... No nie... A! No i są. Jak na zawołanie, no kurde! Toż to farsa jakaś. No panowie, jak mam tu przejść? Przelecieć? Boże! Nie, nie, nie. Z takim strzelaniem ewidentnie niczego nie zdziałam. I podejrzewam, że nawet do drugiego bossa nie uda mi się zaraz dotrzeć! Aaaa. Jezus, nie. No, jak ja to miałem ominąć? No nie! Myślałem, że zerowe życie też się liczy. Na razie się nie liczy. Dobra. Następna gra. Następna gra to Panda Prince. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo... pokazywałem już wam kilka razy gry przekonwertowane z jednej konsoli na drugą. Jak choćby Contra Spirit czy Super Mario World na ten... na NES-a. A tu jest sytuacja bardzo ciekawa, ponieważ... właściwie to jest sytuacja podobna do Somarii. Że ktoś przekonwertował grę, oryginalną grę, w tym przypadku jest to Donkey Kong Country, i stwierdził, że to nie będzie taka 100% konwersja, tylko zamieni główną postać na pandę. I nawet jeśli chodzi o tę grafikę, to wszystko tutaj się zgadza, nie wygląda to źle. Gorzej jak już zaczynamy grać, nie? Dobra, pomijmy tę fascynującą historię. A dlaczego... muzyka jest typowo z Donkey Konga, nie? Z pierwszej części. W tle mamy pandę, która absolutnie nie ma nic... A nie, no dobra, może ma. Widać, że tutaj po prawej stronie ma tę swoją chustkę. Ej, wiecie, co jest najlepsze, że ja tego filmiku nie mogę jednym kliknięciem pominąć, tylko muszę cały czas, tam chyba z 5 razy. Okej, gramy na jednego. No i co, jest to Donkey Kong Country, poruszanie jest dokładnie takie samo, przeciwnicy zostali zmienieni. Tak, to, że panda je banany jest czymś zupełnie znanym powszechnie, no. Przecież nie mam wątpliwości, że mogło być inaczej. Okej, ten przeciwnik... właściwie, czy ci przeciwnicy są zmienieni? Tamten różowy na pewno był w SNES-owej wersji. Właśnie, wstyd się przyznać, ale nie grałem w oryginalną grę. A, zmniejszam się. A to ciekawe. A więc jestem małą pandą zbierającą banany. A teraz jestem martwą pandą. W tej grze powinno być tak, że powinna być moc, dzięki której jako zagrożony gatunek nie mogę zostać zabity. W każdym razie nie rozumiem tego i jeszcze w Somarim jeszcze jest to o tyle zrozumiałe, że zastępujemy Sonika, czyli postaci, która... znaczy, zastępujemy Sonika, czyli no mówimy tu o postaci, która no nie jest postacią, która oryginalnie się pojawiła na Pegasusie, tak? Inną znaną postacią. A tutaj ktoś dał jakąś po prostu pandę, coś czego nikt wcześniej nie znał. Da się. Okej. Co to jest? Co to cholera jest? Diabeł. Wiecie, jak to jest w platformówkach. Jak ktoś ma rogi na głowie, to musisz się zastanowić dwa razy, zanim na to skoczysz, nie? Jej, udało się. A, dali mi hasło w razie, gdybym chciał jakimś... jeszcze w to zagrać. Ej, ta panda wygląda tak, jakby nie ogarniała życia, nie? Ona po prostu...
ona lada moment się udusi, bo nie ma tlenu. Wyciągnijcie mnie z tej gównianej gry, błagam. Okej. O, jak... Zobaczcie, jak ładnie wygląda... Jak ładnie wyglądają te wodorosty. W ogóle nie mają tego, w ogóle nie... Nie mają w tle żadnego... no właśnie, no nie mają tła w ogóle. Jakże? No nie! Ja przepraszam bardzo, tak... Nie, no tak... Tak, tylko spytam, w jaki sposób ja miałem tam wpłynąć? Jeśli... ta grota była bardzo wąska. O nie. Czy przypadkiem, będąc niedźwiedziem, nie powinno być tak, że to ja zjadam te ryby? A nie, dobra, w tym świecie... pandy jedzą banany, dobra, to jest zrozumiałe. Jezu, ta muzyka po prostu gwałci mi uszy. No... A... Chwila, bo ja czegoś tutaj nie zrozumiałem. Dlaczego teraz zginąłem od razu? Dlaczego nie zmieniłem się w swoją mniejszą wersję? Płyniemy! Może to nawet lepiej, że ona tak szybko zdycha. Najciekawsze jest to, że gra nam tak jakoś zbytnio nie wyjaśnia, w jaki sposób trafiliśmy do wody, no bo wiecie, zazwyczaj jest to w jakiś sposób wyjaśnione. Na przykład w pierwszej części Żółwi Ninja, jak macie rundę wodną, no to się pokazuje cutscenka, znaczy właściwie to nie jest cutscenka, tylko w sumie to sami musimy... Sami jakby wskazujemy, tak? Znaczy wskakujemy do tej wody. No i widać, że wskoczyliśmy do niej. Tak samo jest Super Mario Bros. Ale tutaj nie. Tutaj po prostu wchodzisz do jaskini, nagle pojawiasz się w jakiejś randomowej... W jakimś randomowym miejscu. A, dobra, czyli... Ech. Ja tutaj się starałem, nie wiadomo o co. Dobrze, że ten ładunek wybuchowy był z dala od ryb, bo mógłby je jeszcze zabić. Bo to nie jest tak, że to moi przeciwnicy. Co to? UFO? UFO z kosmosu? Co to do cholery jest? To jakaś... Zbieram maski UFO. Zbieram maski UFO, to mi się... To jest dziwne. Może to są pandy z kosmosu? No nie! A, to może muszę specjalny... Może muszę specjalny ten... specjalny bonus wziąć, żeby się zmniejszyć. O nie, to... To rekin jednorożec. Uciekajmy. Niech ta woda się skończy. Przede wszystkim niech się skończy muzyka w tej wodzie. O, kolejna maska UFO. Nie, na jakiej zasadzie to działa? Jak to jest... Teraz... Nagle... To jest pierwsza gra, w której się spotykam z taką sytuacją, że... Nasza postać zamiast maleć przy tym, jak to się dotknie, to rośnie w siłę. To jest ciekawe. Nie powiem. Może nie zrozumiałem geniuszu tego. O tak. Płyń do góry, płyń do góry. No, dokładnie tak. Jest i wyjście. Jest wyjście z tej koszmarnej rundy. Znaczy nie mogę doczekać, co będzie następne. Jeszcze nie było poziomu, który dawałby epilepsję, więc... A, dobra, już przepraszam, już jest. A, w ten sposób. Co to cholera jest? Wygląda jak ostatnia runda, prawdę powiedziawszy. A. Już myślałem, że nie można z tego wyjść. A.
No dobrze, zawalczymy z tym ostatnim bossem, o ile to jest ta runda, o której ja myślę, nie? Że to jest po prostu ostatnia. I... myk. No dobra, to mi nie wyszło. Nie. Nie. Kurde, gdyby Donkey Kong był pandą, nie? Ta gra właśnie wyjaśnia, co by było, gdyby Donkey Kong był pandą. O ile ktokolwiek na świecie zadał sobie takie pytanie. Już skoczyłem na nią. A, palę licho. Moja ostatnia propozycja to składanka 4-in-1. Pamiętam, że w dzieciństwie było dosyć sporo kartridży z takimi składankami. One były dość charakterystyczne, bo leciała tam bardzo taka charakterystyczna muzyka. I nie jestem tak na dobrą sprawę w stanie powiedzieć, czy ona pochodziła z jakiejś gry, czy też nie. Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Może jak lepiej poszukam, to znajdę, a może w ogóle czegoś takiego nie ma w necie. W każdym razie było dużo takich składanek, tylko że widzicie, w tamtych składankach były normalne gry. Typu Sayuki World... O! To może opiszę to, bo może ktoś z was miał coś podobnego. Ogólnie był taki... na każdej kompilacji był ten sam utwór w tle i menu wyglądało jak jedna z tych gier. Było na przykład menu z Lode Runnera, było menu, znaczy ekran wyboru z Sayuki World, z Mach Ridera i chyba jeszcze z Wrecking Crew. Możliwe, że były jeszcze jakieś inne kompilacje, ale nie spotkałem się z nimi. Natomiast z tymi czterema jak najbardziej się spotkałem, dwie czy trzy nawet miałem na własność. Okej, a co my tutaj mamy? Pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, to te cyfry na końcu. Czemu to jest 889? Czemu to jest 700? O co w tym biega? Czy to są jakieś gry wyciągnięte raptem z innych z innej kompilacji? No nie wiem. W każdym razie Super Fight to brzmi jak jakaś bijatyka. Zobaczmy, czy to rzeczywiście bijatyka. O nie. Ja już wiem, co to jest. Ale patrzę, gra... To jest pierwsza gra, która przy pierwszej części ma 1. To jest bootlegowa kontra, czyli coś, co lubię najbardziej. Kiedy zmieniasz gry, które i tak są już pirackie, nie? Żeby nie było, że to kontra. Ale fakt, jesteśmy jakimś skinheadem walczącym, nie wiem z kim, ale no, zmienili grafikę, tak. Ewidentnie zmienili grafikę. Nie wiem jak z potworami, pewnie do nich nie dojdę, no ale to jest nic innego jak... piracka Contra 7. Chociaż no... Dobra, no tak po prawdzie, ta misja nie wygląda jeszcze tak źle. A sama muzyka, no nie jest dobra, ale też nie jest aż tak... Na standardy pirackie też nie jest aż taka zła. Zresztą już tak grywałem tę grę. Tylko w innej formie, nieco. No ale... Spójrzcie na te życia w lewym górnym rogu. To są pieprzone tabletki z doktora Mario. Chociaż nie, dlatego że Mario nie było zielonej barwy. Tabletek. No ale tutaj są. Już stwierdził, że to będzie dobry pomysł. Czyli jesteśmy ćpającym skinheadem, który... Przy każdym uderzeniu musisz sobie strzelić działeczkę, żeby się lepiej poczuć. Okej. Okay. Ja myślałem, że to zabija. Ja myślałem, że to już minęło, dobrze. Teraz już będę wiedział, że to mija. Ciekawe, czy zamienili w ogóle bossów. Też jest bardzo ciekaw, czy są ci sami, co w oryginalnej, nieoryginalnej kontrze. Żeby zdobyć strzelanie, musimy zestrzelić UFO, także pamiętajcie o tym. Tylko UFO może nam dostarczyć tego, czego potrzebujemy, czyli nabojów.
ma innej opcji. O! Może mamy szansę się wreszcie przekonać. Na. Znaczy mielibyśmy, gdybyśmy nie zginęli. Okej. Okay. Ej! Ludzie! To jest zbutlegowana kotła, w której wycięli bossów. Serio? Wycięli bossów? Co to jest? Czy ja doszedłem w poprzednim odcinku do tej rundy? Prawdopodobnie nie, bo bym sobie coś przypominał, ale są amerykańscy alieni, nie? Jedzący w McDonaldzie. Okej, okay, dosyć tego dobrego. Table tennis. O, table tennis. To może być ciekawa gra. W końcu mieliśmy tenisa, no takiego zwykłego. Też go pewnie nagram w retro niedzieli. No to tenis stołowy to może być całkiem ciekawe. A, no tak. Table tennis, czyli po prostu przerobiony pong. Czyli równie dobrze, nie wiem, moglibyście dać w tyle jakąś łąkę i by było, nie wiem, albo na przykład, o, dalibyście pustynię w tle, czy tam plażę i powiedzielibyście, że to jest volleyball. Tak, i tak naprawdę wiecie, to nic by się nie zmieniło oprócz tła. Dalibyście lód, to by były właśnie te krążki, nie? Tak, to jest fascynujące, nie powiem. Ach, ten pong. A zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego paletka przeciwnika jest bardziej oddalona od tej krawędzi niż moja? O co w tym biega? Bo moim zdaniem to jednak znaczy to sugeruje, że ja jednak mam utrudnione zadanie. Bo jak na przykład on nie odbije piłki, która tam za nim spadnie, to jest jakaś szansa, że ta piłka poleci się odbije o kant. A ja mam tu właściwie tylko centymetry, które mnie dzielą od tego, więc cóż. Tak, to jest fascynujące. A żeby było śmiesznie, ta gra nie jest na czas. Więc zastanawiam się, w jaki sposób są tutaj punkty liczone. Trzeba zdobyć konkretną liczbę, czy do usranej własnej śmierci można to grać. Tenis. Czyście ludzie widzieli tenis? A, no tak. Ej, a... Ale punkty mi się nabijają. Dobra, to tak zostanę i opowiem wam teraz anegdotkę, nie? Jak to kiedyś było. Ale kiedyś to było. Sam próbowałem w Game Makerze stworzyć Ponga. Nie wysiliłem się do tego zbytnio, zrobiłem grafikę w Paincie i powiem wam, że zrobienie Ponga w grze, zrobienie Ponga w tej grze jest stosunkowo łatwe, ale jest dokładnie ten sam problem, jeżeli robicie gry na tak zwanych cegiełkach, a nie na kodzie. Po prostu piłka się zacina i w pewnym momencie nie może wyjść. I zrobiłem Ponga, ale oczywiście takiego dla dwóch graczy, bo nie potrafiłem zaimplementować sztucznej inteligencji i zrobiłem takiego pseudo-arkanoida. Z chęcią bym to nagrał w niepoważnym graniu, ale niestety format, zmiana dysku spowodowały, że poszło. Ale dosyć tego dobrego, nabiliśmy furę punktów i z tego co widziałem, to raczej moglibyśmy je do usranej nieskończoności nabijać. Radish Field, co to może być? Co to może być? Okej, okay, mamy marchew. Co to za numer na dole? Znaczy zazwyczaj na dole, z tego co mi wiadomo, to się wstawia jakąś datę produkcji i nazwę firmy. A to jest gra z dalekiej przyszłości. To jest gra z dalekiej przyszłości. I... Chwila, och co tutaj biega. Jesteśmy królikiem. Przesuwamy się po polach i naszym zadaniem jest zbieranie marchwi. A, dobra, ja w to grałem. Tak, zdarzyło mi się grać, testowałem jakieś gry i grałem w to. To jest taka pseudogra logiczna, w której no musimy zbierać te marchew.
I ogólnie... I ogólnie musimy jej jak najwięcej zebrać, nie musimy jej całej zbierać. Problem jest taki, że po polach... Pola, na które żeśmy weszli, są po prostu jałowe, nie możemy się po nich poruszać. Nie wiem czemu, no ale nie możemy. I cóż... No i to tyle. I możemy wycinać... No właśnie, co my w sumie wycinamy? To wygląda bardziej jak tabliczki, ale podejrzewam, że w zamyśle twórców to miały być drzewa, no nic. To jest gra, która pokazuje, dlaczego szkodniki należy tępić. O tak. No i siekierki mamy trzy, nie? Jak widzicie po stronie prawej. Tak, to jest fascynująca gra. Aha, musiałem ściąć drzewo, żeby wygrać grę. Tak, to jest logiczne. Wiecie, taki królik skurwiel, nie? Taki, że zżarłem całą marchew, ale to jeszcze nie wszystko, muszę ściąć drzewo. wiecie co, to jest tak nudne. To jest tak nudne, że zmienimy sobie grę na plush dog. Czyli mam pluszowy pies. O, jaki pieseł. O, z tego samego roku jest ta gra. A, już wiem. Już wiem. Na czym to polega. Już sekundę po tym, jak się to pojawiło, to wiedziałem, na czym to polega. O, fajnie, uderzamy małego pieska w głowę, żeby się popłakał, tak. Co na to peta? Gdzie jesteście? Dlaczego nie ingerujecie? Te fikcyjne zwierzęta cierpią. Tak, to jest gra dla miłośników zwierząt. Ale widzicie? Co prawda napieprza je młotkiem, ale robi to lekko. Tak jakby naznaczał je, że to są moje ofiary. Takie będę traktować. A. Aha. Czyli jak rozumiem, ta gra nie ma rund. Nie ma tak, że się zwiększa poziom trudności. Tylko jak wygramy pierwszą rundę, to już jest koniec. To ciekawe bardzo. Nie no, ale zobaczmy, czy to za drugim razem zrobi tak samo. No ale w sumie czemu by miał zrobić inaczej, nie? I za te małe psy podobno dostajemy najwięcej punktów, a to jest trochę bez sensu, bo to, że one są mniejsze, niczego nie zmienia. Nie utrudnia nam to gry w żaden sposób. O, skończył się czas. A nie, najwięcej dają nam te różowe. Okej, 1100 punktów. O! A dlaczego wcześniej się wyłączyła? Czy miałem zbyt mało punktów, czy jak? Bo szczerze mówiąc, nie monitorowałem tego. Jeee! No ta gra jest ciut ciekawsza od tamtej poprzedniej, nie? Ale tylko ciut. I tak najbardziej moje serce podbił Pong. Kurde, zbutlegowana kontra, w której jeszcze usunęli bossów, nie? Dobrze. 800 punktów. Ja przepraszam. Ej, ja mam takie pytanie do tej gry. Pomijam już, że tutaj pauzy się nie da wcisnąć. Czy w tej grze, czy ta gra umie liczyć? Dlaczego dostałem 800 punktów, skoro 800 punktów to ja miałem za jeden rodzaj tych piesełów? Przecież miałem oprócz tego jeszcze kilkaset punktów więcej. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Teraz jakoś gra mi się nie wyłącza. Dobra, ja myślę, że będzie koniec naszej fascynującej przygody w świecie bootlegów. Niebawem trzecia część. Choć przyznam się szczerze, że nie wiem... No i dlaczego? Dlaczego totalnie miałem 2000... Miałem 800 plus 800 plus 2100. Sorry, ale to wychodzi 3700 jak byk. Tak? 2108... 3700 wychodzi. Dobra. Nie wiem jeszcze, co nagram w następnym odcinku.
ale coś się znajdzie, butlegów nigdy dość. Póki co się z wami żegnam i do następnego.